Milion złotych na podwyższenie kapitału trafi do spółki Nova. Radni podczas wtorkowej sesji Rady Miasta dyskutowali o wprowadzeniu zmian do uchwały budżetowej. Dokapitalizowanie Nowej było jedną z proponowanych zmian w ramach procedowanego projektu uchwały. Pieniądze pochodzą z tzw. wolnych środków. Wszystkie zaproponowane zmiany budżetowe przez prezydenta miasta mają swoje racjonalne uzasadnienie i są bardzo mądrymi sposobami na wykorzystanie dodatkowych środków związanych z pieniędzmi, które wpłynęły z roku 2020 na rok. W roku 2021. Wątpliwości do kolejnego dofinansowania spółki mieli radni klubu PiS Wybieram Nowy Sącz. Radna Teresa Cabała przypomniała, że ceny za śmieci wzrosły, a mieszkańcy Nowego Sącza płacą podobnie jak mieszkańcy okolicznych gmin, które nie mają w przeciwieństwie do Nowego Sącza ani składowiska odpadów, ani spółki zajmującej się odbiorem śmieci. Wiemy również wszyscy radni, ile milionów w ubiegłym roku przekazaliśmy na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki Nowa. Ostatnie przekazanie było bodajże w miesiącu grudniu w kwocie 1 950 000. Zapewnialiście Państwo, Panie Prezydencie, że firma doskonale prosperuje, w tym roku to zysk będzie miała i tak dalej. Bo my po prostu okradamy mieszkańców, wyprowadzamy pieniądze z miasta do spółki. Wiceprezes spółki Nowa Dawid Bednarski wyjaśniał, że na wzrost rekompensaty, którą spółka dostaje od miasta, miało wpływ kilka czynników. Pierwszym i najgłówniejszym, najbardziej dotkliwym dla nas z nich jest wzrost kosztu unieszkodliwiania. Następną rzeczą dość drastyczną, która miała wpływ, wzrost ilości odpadów zielonych. Następnie, albo może też kluczowo tutaj Państwo, jak widzicie, bo dużo mówi się o tym na różnych forach publicznych i w mediach, mówi się o wysokości opłaty marszałkowskiej i jej wpływu na wysokość rekompensaty w naszym przypadku. Z kolei radny Wojciech Piech stwierdził, że jego wątpliwości nie budzi algorytm wyliczenia kosztów, ale sposób zarządzania spółką. Ja pytam o racjonalność kosztów, o jakość zarządzania spółką. Ja wiem, że ten milion dokapitalizowania uratuje nas przed kolejną podwyżką, ale proszę Państwa, ja chcę inaczej popatrzeć na problem. Jaki koszt generuje jakość, a raczej obniżona jakość zarządzania spółką? I jako przykład podaję pismo, które Nowa skierowała do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie tak zwanej opłaty środowiskowej. Szanowni Państwo, to co się dzieje? Nasza spółka składa taki wniosek na dwa dni przed upływem, znaczy inaczej, pismo, wniosek o rozłożenie na ratę opłaty środowiskowej wpływa do Urzędu Marszałkowskiego 2 kwietnia, gdy termin złożenia upływał 31 marca. Ale abstrahuję od tego, Szanowni Państwo, kilka dni później prawem kaduka spółka przelewa na rachunek Urzędu Marszałkowskiego wyliczoną przez siebie tak zwaną ratę należnej opłaty środowiskowej, zakładając, że spotka się wniosek z tej spółki z pozytywną decyzją Urzędu Marszałkowskiego. Ostatecznie radni przegłosowali projekty zmian w uchwale budżetowej, zawierające także dokapitalizowanie spółki Nowa. We wspomnianym projekcie znalazło się także przekazanie 1 500 000 zł jako wkład do realizowanych przez MPEC inwestycji, umożliwiających ochronę środowiska i utrzymujących najniższych możliwych cen za ciepłą wodę.